Aerial Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj standardowo nowy sezon, to sobie go przejrzymy. Na samym początku odbieramy nagrody. Zobaczymy oczywiście karnet, nagrody turniejowe i tak dalej. No a tutaj na szybko przeskipujemy może wszystko co się da. Dobra, na start może zobaczmy jak wyglądają boosty za rangę. Tak wygląda za brąza, za diamenta. No generalnie... No... no... Nie wiem, mi się to giga nie podoba, dźwięk jest jeszcze gorszy niż wygląd. A więc kolejny sezon bez używania nagród za rangę. Chociaż te malowania jeszcze na auto były całkiem git. To jest tragiczne moim zdaniem. No i co, na samym początku wchodzimy w sklep z przedmiotami, żeby tutaj się upewnić, że wspieramy jakiegoś twórcę. No i Rocket Pass. Ja oczywiście już na samym początku kupuję. Standardowo polecam kupić ten za 1000 kredytów, bo ten za 2000 nie ma sensu. I tutaj już na samym początku Honda Civic Type R, czyli pierwsze licencjonowane auto w historii Rocket Passa, który nie dość, jest licencjonowanym samochodem, bardzo popularnym chyba ze wszelakich gier wyścigowych typu Need for Speed, gdzie się tuningowało samochody, to jeszcze wygląda jakby miała szansę być grywalna. Jeżeli ma hitbox Octane'a, to naprawdę będzie mega fajnie. No ale dobra, oczywiście test tej Hondy pojawi się na kanale na dniach, czy to jutro, czy to pojutrze, jeszcze nie wiem. Ale lecąc dalej, zobaczmy sobie tutaj po kolei wszystko. No jak widzicie, pierwsze malowanie, no mówiłem, że dałem ładne kolory, ale na tym akurat totalnie nie pasowały. Takie koła trochę mi się ze Spotify kojarzą z jakiegoś powodu. Malowanie, nie wiem, może przy jakichś kolorach będzie ładne, to mi się nie podoba. Taki lakier, no nie za fajny. Malowanie do Hondy, nie w moim stylu. O, widzę pierwsze kredyty, to oczywiście przypomnę standardowo, że w karnecie zwracają się wam kredyty. Chyba na 110 poziomie dostajecie 1000 kredytów, to znaczy 1000, no łącznie 1000 kredytów, czyli dokładnie tą kwotę, za którą się kupuje karnet. O, jakie ciekawe malowanie tutaj już na 16 poziomie, tylko do Hondy, ale no jest takie, na pewno myślę, że wiele osób będzie używało, przynajmniej dla testu. Jeżeli ktoś jeszcze będzie grał Hondą po zagraniu nią raz. Opony na razie wszystkie są słabe, antenka ciastka też taka se. Ślad spod opon wygląda mega dziwnie. Opony mech, obramówka taka se. Ogólnie tematem przewodnim tego sezonu jest chyba streetwear, jakoś tak to szło. No i zobaczymy, czy będą jakieś fajne tutaj rzeczy. Są takie koła, które wyglądają no całkiem, no nie wiem, nie będę w nich jeździł, ale wyglądają ciekawie powiedzmy. Chyba pierwszy topper, co jest tak jakby dymkiem czatu i wygląda to całkiem ciekawie. No myślę, że water safe tutaj nad głową byłoby lepsze, ale i tak. O, to samo malowanie, ale do Octane'a. Ej, to myślę, że będę używał nawet na próbę przynajmniej, bo wygląda to naprawdę fajnie. I mega spoko, że dali to też do innego samochodu. I druga wersja Hondy. Ej, czekajcie, czemu ona się różni? Ma karbonową maskę? I zobaczę, czy czymś jeszcze. Czy tam miała spoilery na przykład? Nie, nie miała takiego spoileru, to tutaj jest taka bardziej sportowa wersja Hondy i to nie na maksymalnym poziomie, więc prawdopodobnie będzie jeszcze trzecia. Ej, mega spoko, naprawdę. Ta Honda już wygląda naprawdę dobrze. Takie oto malowanie, kółka dosyć takie prozaiczne. To jest lakier ogólnie, czyli to jest do każdego samochodu i to nie jest jako malowanie. Nie wiem, może będzie się to dało jakoś ładnie zrobić. Tutaj macie banerek z Hondą, jak ktoś jest fanem tego samochodu. Koła, no na razie żadne mi się nie podobają. Biedronka, w sumie jak kontenka całkiem śmieszna. Lakier do Hondy, no powiedzmy, że spoko. Tutaj taki spray. Malowanie nie podoba mi się. Koła niby do tamtego malowania, ale też mi się za bardzo nie podobają. O, i tutaj fajne kółka. W sensie fajne, no chciałem powiedzieć, że motyw tej chyba kuli bilardowej jest spoko, ale ogólnie mi się nie podoba. Tak finalnie. Ten lakier z jakimiś fajnymi złotymi kolorami czy coś może być naprawdę fajny. Mam nadzieję, że nie zapomnę o nim i potem przetestuję sobie, jak będzie wyglądał. Kółka, które są, no nie wiem, może jak będą malowane, będą ładniejsze, czy tam jakieś ulepszone. Tutaj sobie szybko przelatuję i to malowanie jest całkiem sympatyczne. Podoba mi się. Taki fajny efekt jest na nim. O, ciekawy tutaj baner, w końcu jakieś śmietniki to jeszcze ruchomy. Boost z jakąś muzyczką w tle, który zasłania wam cały ekran. To samo malowanie, ale na Hondę. Szkoda, że w ogóle nie dali już neutralnych, chociaż nie, no bo by musieli wtedy zrobić teksturę na każdy samochód, no ale dobra. Tutaj kółka, które wskazują godzinę 12, nie wiem, czy to jest jakiś przekaz, o którym nie wiem. O, i takie ciekawe malowanie, to generalnie było chyba ombre, domyślnie się nazywało takie malowanie, czy jakoś tak, i jest takie przerobione, że są jeszcze koronki. Nie wiem, w sumie ta na masce mi się podoba, ale te takie koronki nad tylnymi, nad kulami mi się za bardzo nie podobają. To mi się średnio podoba, te opony na razie wszystkie są tragiczne, w sensie opony, koła. To znowu mi się nie podobają. No i mamy wybuch, czyli taki spray.
No nie wiem, jeżeli chodzi o wybuch, to moim zdaniem w poprzednich sezonach były lepsze. No i standardowo już potem malowane przedmioty. Zobaczymy w ogóle, czy jest tutaj jakiś złoty przedmiot, czy to było tylko w poprzednim sezonie. Teraz się z tego wycofali, no nie wiem, nie widzę żadnego złotego. I nie wiem, czy obie Hondy będą malowane, w sensie ta wcześniejsza i późniejsza wersja. Tak, obie Hondy będą malowane, bo generalnie ta mi się dużo bardziej podoba. No i co, spoko. Generalnie Karnet? No muszę to ocenić tak, że jest na pewno najciekawszych samochód w historii Karnetu. Zawsze licencjonowane auto kosztowały minimum 800 kredytów. I myślę, że taka Honda też by przynajmniej tyle kosztowała, więc dla samej Hondy moim zdaniem warto zakupić Karnet. Poza tym, jeżeli dużo gracie, to na 110 poziomie wam się zwracają kredyty. Ale poza tą Hondą i tym jednym malowaniem do Octane'a, to tak prawdę mówiąc, no nie podoba mi się w sumie nic. No ale nie można tak bardzo narzekać, przynajmniej tutaj główny samochód, czyli najważniejsza rzecz jest git. No i dobra, lecimy dalej. Teraz nagrody turniejowe. Wybuch, który jest ciekawy, ale nie jakiś super. To malowanie też mi jakoś nie siedzi. Koła, no na razie w tym sezonie żadne do mnie nie trafiają. Malowanie do breakouta to jest spoko, ale nigdy nie gram tym autem. O, to jest kozackie, Sunsetter. Mega ładne malowanie, takie trochę gradientowe. Myślę, że to będzie całkiem ciekawa rzecz, jeszcze jak to będzie malowane. To jest moim zdaniem na razie najładniejsze malowanie, co tutaj wyszło. I ten przedmiot będę chciał trafić, bo jest taki ładny gradient. Jeszcze najlepiej, jakby nie było tego takiego słońca jeżdżącego po aucie, bo to dziwnie wygląda. Ale samo to takie przejście kolorów mi się mega podoba. To jest w ogóle boost, no i nikt tego nie będzie używał. Takie opony, nie za fajne. No generalnie opony mi się żadne to nie podobają. W sensie opony, koła. Gwizdek, czajnika, banerek. Tutaj możecie mieć grilla na dachu. Antena na dachu. Kolejny gwizdek tym razem jako to coś. Taki oto baner. Jeszcze gorsze koła niż zwykle. Dinozaur. Malowanie do Roadhoga, czyli samochodu, o którym zapomniałem. I herbaciane okulary. No i dobra, przyjrzymy się teraz pierwszej z dwóch nowych aren. Dobrze słyszycie, w tym sezonie dodane zostały aż dwa boiska. W sensie dwa. No jedno do hubsów, jedno do zwykłych meczów. No największym zaskoczeniem jest to, że do hubsów w końcu coś dodali, bo nigdy nic nowego nie było. Do tej pory była tylko jedna arena, a więc będzie bardzo fajnie. No a ten stadion, jak muszę ocenić, to ma fajne kolory. Tło jest całkiem spoko. Tutaj jest nawet Psynet, czyli konsolowiec, w sensie osoba z innej platformy. No nie, no podoba mi się ten stadion. Nie jest denerwujący. W końcu jest to jakaś arena, która nie dość, że jest ładna, to jeszcze nie denerwuje oczu. No chyba nie ma tutaj nic do zarzucenia. Jedna z lepszych aren odkąd. No nie wiem, czy na pewno w ostatnich sezonach jest to jedna z lepszych aren. A co do hubsów, to widzę, że na razie nie można wybrać tej drugiej areny. I coś sobie teraz przypomniałem, że Adi mi mówił, że wyczytał, że ta nowa arena do hubsów zostanie dodana w trakcie sezonu. Nie wiem ze względu na co, prawdopodobnie będzie wtedy jakiś event hubsowy. No ale niestety na razie nie możemy ocenić tej drugiej areny, bo zwyczajnie jej jeszcze nie dodali tak jakby. No i co, w takim razie to by było na tyle. Dajcie znać, jak oceniacie ten sezon, a właściwie nagrody z Karnetu, bo ocenić to możecie jedynie ten poprzedni sezon 7. No i co, ode mnie to by było już na tyle. Zapraszam do zostawienia suba, lajka i bez przedłużania, elo elo.